Generalnie dzisiaj miał powstać odcinek z losowaniem na VIP-a, ale go nie będzie. Ciekawe czemu. Gamehack, kocham cię. Dziękuję za pozdro. Nie dość, że zdenerwowałam się na to, że nie mogę wam zrobić losowania, to dodatkowo powiem wam, że oczywiście Movister Planet postanawia wprowadzać zmiany i musiałam pobrać aplikację MSP. Jak możecie zauważyć, jest to prawdą, ponieważ YouTube nawet mi nie działa. Nie wiem czemu, ale po prostu nie podoba mi się aplikacja Movister Planet i wolałabym grać w przeglądarce. Może jestem jakaś dziwna, ale wolę tak. Natknęłam się na post na forum właśnie od Movistar Planet. Przepraszam, że tak piszcie, ale mam chrypę. Drogie Movistars! Wkrótce w przeglądarce Chrome pojawią się zmiany, wcale nie zauważyłam, które utrudnią grę w Movistar Planet. Naprawdę? Teraz musicie wyrażać zgodę na korzystanie z formatu Flash przy każdym uruchomieniu Movistar Planet. Co z tego, że to robiłam i tak to dawało. Proszę bardzo, przy włączeniu przeglądarki, sorry, że jest ucięte, klikam zagraj teraz, pokazuje mi się jakaś głupia strzałka na boku, zaraz, o proszę bardzo. No to dobra, no to klikamy flesza tutaj oczywiście, co z tego, że mam zezwalanie, ale no, Movistar Planet to Movistar Planet. No i każą mi odświeżyć stronę, no i oczywiście masz problemy z graniem, nie mam problemów żadnym z graniem, no co wy? Czytajmy dalej. Na szczęście będzie trzeba to zrobić tylko jeden raz. Miłosz, ile razy próbowałam to zrobić? Potem będzie się wam grało tak jak zwykle. No właśnie widzę. Możecie uniknąć tych problemów i całego procesu, jeżeli będziecie korzystać z pobranej wersji gry. Co z tego, że jest... Nie wytłumaczę nawet jaka. Gdy zmiany wejdą w życie, w naszym centrum pomocy będzie już dostępny przewodnik z instrukcją. Mam rozumieć, że przewodnik z instrukcją grania w Movistar Planet? Z nami nie zginiecie. Movistar Planet. No powiem wam, że jestem bardzo poirytowana tym, co się teraz obecnie dzieje. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy też nie mogliście wejść po prostu poprzez przeglądarkę. Oraz możecie dać znać, czy wolicie aplikację Movistar Planet, czy granie na przeglądarce. Bo ja, jak już wspomniałam wcześniej, wolę grać po prostu w przeglądarce. Po pierwsze, mogę mieć włączone więcej kart. Tutaj niestety mogę być zalogowana tylko i wyłącznie na jednym koncie na Movistar Planet. Oraz na aplikacji niektóre funkcje jeszcze nie działają tak, jak powinny działać na przeglądarce. Dziękuję za kokardkę Pixel. Mamy także nowego VIP-a, który jest zły. No dobra, może tylko i wyłącznie podoba mi się sukienka i ten piesek, a reszta tak do mnie za bardzo nie przemawia. Mam nadzieję, że do 26 października będzie jakiś nowy VIP, bo mi się VIP kończy, będę musiała kupić. Ja już naprawdę dzisiaj nie mam ochoty nagrywać tego Movistar Planet i zobaczmy może, kto mi dał najwięcej autografów, to dodam tą osobę do znajomych. Misia 1232868. Pozdrawiam i dodam cię do znajomych. Nie ma za co. Więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Przepraszam was, że taki krótki, ale to także nie jest moja wina. Tak do końca. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate'a. Linka macie poniżej w opisie tego filmu. Oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Dream bądź Pixel na konto kolekcja Klali. I oczekujcie filmu na moim kanale, ponieważ pojawi się losowanie na VIP-a. A teraz już się z wami żegnam i widzimy się już jutro o godzinie 16. I postaram się, aby to był film vlogowy, więc cześć. Thank you.